chce się coś zrobić dobrego, to od razu człowiek myśli, co by tu wymyślić wielkiego, żeby wielki efekt osiągnąć. A okazuje się, że największe rzeczy i dzieła rodzą się z maleńkich ziarenek. I właśnie takim maleńkim ziarenkiem jest modlitwa duchowej adopcji dziecka poczętego. Mała rzecz, małe dzieło, mała modlitwa, dziesiątka różańca i codzienna modlitwa, która może przemieniać świat i ratować życie tych najmniejszych, tych bezbronnych. A specjalnym sposobem realizacji tej modlitwy jest zaproszenie do niej dzieci, małych pomocników Boga. Można powiedzieć, że to jest zaproszenie od samej Matki Bożej. To zaproszenie przyszło do mnie bardzo niespodziewanie. Kiedyś podejmując już duchową adopcję przez dłuższy czas, jechałam samochodem z moimi dziećmi. Zosia miała wtedy 6 lat, Jędrek 4, a Hania 2. Zaproponowałam im, żeby odmówili ze mną jedną tajemnicę różańca. I dzieci zaskoczyły mnie pytaniem, w jakiej intencji będziemy się modlić. Więc stanęłam wobec sytuacji, że musiałam im powiedzieć, że modlę się za dziecko, które jest nienarodzone. Wyjaśniłam im, że większość dzieci jest przez swoich rodziców chciana i z radością przyjęta, ale są też takie dzieci, które nie są z radością przyjęte przez rodziców, ponieważ ci rodzice mają trudności, na przykład finansowe, albo nie czują się na siłach, żeby wychować dziecko. Albo są chorzy. I znajdują wtedy sposób, żeby to dzieciątko się nie narodziło, na przykład zażywają szkodliwe tabletki, wtedy ciałko dziecka umiera, a dusza idzie do nieba. I modlę się w takiej intencji, żeby ci rodzice zdobyli w sobie siły i miłość, znaleźli w sobie te siły, żeby dziecko się urodziło, że modlę się o odwagę dla tych rodziców, o to, żeby znaleźli też pomoc dobrych ludzi. I moje dzieci, pierwsza ich reakcja była taka, że były zaskoczone tym, że to w ogóle możliwe, że rodzice nie chcą przyjąć swojego dziecka i zaczęli zadawać pytania, mamo, a wy nas chcieliście? Tak, chcieliśmy was. A chcieliście wszystkie swoje dzieci? Nikogo nie odrzuciliście? Nie, nikogo. A gdyby było jeszcze jedno dziecko, to byście je chcieli? Tak, przyjęlibyśmy każde dziecko. I to był moment, kiedy poczułam, że między dorosłymi a dziećmi jest ogromna przepaść. Przepaść, którą sami wykopaliśmy właśnie grzechem aborcji. I te dzieci jedyne, czego pragną, to żeby je kochać i przyjąć. I przerażone są taką możliwością, że nie są przyjęte, a my stoimy po drugiej stronie i możemy im to życie dać albo nie. Wtedy zrozumiałam, że tym sposobem na podanie ręki dzieciom jest właśnie modlitwa duchowej adopcji. I ku mojemu zaskoczeniu, po odmówieniu tej tajemnicy różańca, moja 6-letnia Zosia powiedziała: mamo, następnym razem, jak będziesz podejmowała duchową adopcję, ja chcę podjąć ją z tobą. No i przyznam, że ta myśl mnie przestraszyła, bo 6-letnie dziecko jest na tyle małe, że mogłam się spodziewać, że w tej modlitwie trudno będzie jej wytrwać. Ale ona bardzo konsekwentnie dopominała się, kiedy będziesz następnym razem duchową adopcję podejmować, mamo. I obiecałam jej, to była wiosna, że na urodziny Matki Bożej we wrześniu podejmiemy duchową adopcję razem. I ona chodziła za mną, przypominała mi, czy na pewno nie zapomniałam o urodzinach Matki Bożej. I to był moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, jak się do tej modlitwy przygotować, jak to zrobić, żeby ona w tej modlitwie wytrwała. Wpadłam wtedy na pomysł, żeby napisać na każdy dzień tej modlitwy krótkie rozważanie. I w ten sposób powstał zbiór rozważań, który potem zyskał tytuł Mali Pomocnicy Boga, Przewodnik dla Dzieci po Duchowej Adopcji. Każdy z tych rozważań zbudowany jest z takich trzech elementów. Pierwszy to jest rozważanie konkretnej tajemnicy różańca. Druga część dotyczy rozwoju dziecka, tego jak toczą się losy rodziny w ciągu tych 9 miesięcy, jak mama informuje tatusia o tym, że się spodziewa dziecka, jak to dziecko jest przyjęte przez rodzeństwo i tak dalej. I trzeci element dotyczy już samego modlącego się dziecka, czyli co ono może zrobić, taki element motywujący do pracy nad sobą. I rzeczywiście przez tych kolejnych 9 miesięcy modląc się rozważaliśmy te tajemnice różańca, co okazało się przyniosło ogromne takie owoce duchowe zarówno dla mnie, jak i dla tych moich modlących się małych dzieci. Bo okazuje się, że taka modlitwa, i to jest też twoje, Kasiu, doświadczenie, a potem też wielu innych, jest niezwykłym
spójnikiem i takim dobrym doświadczeniem dla całej rodziny, bo to oczywiście każde dziecko, to wyraźnie trzeba powiedzieć, podejmuje swoją duchową adopcję, ale jednak dzieje się to w rodzinie, we wspólnocie. Tak, każde dziecko modli się za swoje dziecko i powiem, że to jest niesamowite doświadczenie dla dziecka, śledzić rozwój takiego malucha, dowiadywać się, jak to dziecko się rozwija i też to, że pisałam rozważania równocześnie z naszą modlitwą, dało mi możliwość takiego reagowania na to, kiedy dzieci na przykład traciły motywację do modlitwy. Wtedy w tych rozważaniach znajdowały się takie elementy, że zobacz, ty jesteś zmęczony, a co dopiero mamusia. Teraz szczególnie potrzebna jest jej twoja modlitwa. To, co jeszcze myśmy zrobili na etapie przygotowania, to jest to, że rzeczywiście wchodziliśmy, jakby przygotowywaliśmy się duchowo i w inny sposób, zanim modlitwę podjęliśmy. Na przykład moje dzieci zrobiły same różańce z koralików i modliły się na własnych różańcach. Poszliśmy do kościoła, żeby te różańce poświęcić. Przygotowaliśmy kalendarz 270 dni modlitwy, gdzie one potem kółkiem każdy dzień zaznaczały, więc było to dla nich też takie angażujące od strony śledzenia historii dziecka, no a też takie poczucie, że sam zrobiłem sobie różaniec i jakby w całości odpowiadam zarówno za moją modlitwę, jak i to za to dziecko, za które się modlę. Potem ta wspólnota rodzinna, która mama i dzieci, które przypominają sobie nawzajem o tej modlitwie i spotykają się dzień w dzień razem. Oczywiście nie jest to wymóg, że tak musi być, ale na pewno jest to wspierające do tego, żeby modlić się, rozmawiać, bo to nie tylko przecież modlitwa. To nie tylko modlitwa, dlatego że jeżeli byście chcieli skorzystać z rozważań, które napisałam dla dzieci, to jest rzeczywiście często punkt wyjścia do długich rozmów. Nam zdarzało się takie rozważanie rozważać przez pół godziny, odchodząc w różne wątki, na boki, ale gdzieś cały czas to było wokół tajemnicy różańca, czyli jakby mówiąc wprost, było to 9 miesięcy ewangelizacji, bo różaniec to jest przecież przejście przez życie Maryi i Jezusa na bazie tajemnic Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, wniebowzięcia Maryi i jej ukoronowania, czyli wszystko to, co jest jakby główne prawdy wiary naszej katolickiej są zawarte w różańcu, a więc nasze dzieci się katechizują, ewangelizują i jest to naprawdę doskonała okazja do tego, żeby z nimi na te tematy rozmawiać w bardzo naturalny sposób, ponieważ zawsze jest takie krótkie wprowadzenie. Jeszcze to odniesienie właśnie do różańca i do takiego stwierdzenia, które padło już tu na początku, że to jest takie specjalne zaproszenie od Matki Bożej, mali pomocnicy Boga, dlatego że to jest rzeczywiście zaproszenie Matki Bożej, które skierowała ona w Fatimie do dzieci, do Franciszka, Jacynty i Łucji, mówiąc im o bardzo trudnych rzeczach, pokazując im piekło i zapraszając wobec tego do modlitwy, takiej małej modlitwy, żeby można było coś wielkiego zrobić i pomóc tym, którzy giną w grzechach. Mówię o tym dlatego, że wiele osób myśli i mówi nawet o tym, że duchowa adopcja dziecka poczętego to nie jest temat dla dzieci, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby dzieci w to wciągać. Niektórzy nawet mówią o łamaniu sumień dzieci albo dotykaniu boleśnie ich serc, a ja po tym doświadczeniu wieloletniej modlitwy z dziećmi mogę powiedzieć, że gdy czasem mówiłam im, że ludzie mają takie zastrzeżenia, oni natychmiast stawali w obronie modlitwy, co mnie czasem zaskakiwało i mówili, mamo, jeżeli to jest za trudny temat, to może zaczną przed nami krzyż w kościele zasłaniać, przecież Chrystus też jest na krzyżu, przecież my chodzimy na drogę krzyżową i widzimy Jezusa ukrzyżowanego, to nie jest temat za trudny, trzeba modlić się za nienarodzone dzieci. A kiedy właśnie rozmawiałam z ludźmi o tych rozważaniach, pytali mnie, czy to są rozważania dla młodszych, czy dla starszych dzieci, czy mogą być one dla całej rodziny. Oni mówili, mamo, no ale przecież to jest tak, że my jesteśmy starsi, mamy młodszego brata, często jest tak, że to my mu tłumaczymy pewne rzeczy, których on nie rozumie, a zresztą z kościoła też nas nikt nie wyprasza, jak jest kazanie dla dorosłych, więc nie ma takich tematów, w które nie moglibyśmy wchodzić. Tym bardziej, że tu jest bardzo ważne i najważniejsze, wydaje mi się, to dlaczego to robimy i jak to robimy. Robimy to dlatego, że prosi nas o to Matka Boża, ale robimy to przy niej, więc robimy to z jej sercem, czyli z jej czułością,
A więc nie z oskarżeniem kogokolwiek i nie epatowaniem cierpieniem niezawinionym tych, którzy rzeczywiście mogą stracić swoje życie, czy tych dzieci, czy też tych mam, które nie mają tyle siły, żeby życie swoich dzieci przyjąć. Więc mówienie o tym w domu, mama, kiedy z dziećmi o tym rozmawia i kiedy to mama zachęca dzieci do takiej modlitwy, jest jak najbardziej dobrą przestrzenią do tego, żeby duchową adopcję małych pomocników Boga podejmować. Myślę, że to jest bardzo ważne, co Małgosia powiedziała, bo rzeczywiście z małymi dziećmi my nie koncentrujemy się na tym, czym jest aborcja, ani na tym, jak ona jest dokonywana, ale na tym, że my możemy nieść pomoc, że możemy pomagać i tym dzieciom, i możemy pomagać rodzicom. I rzeczywiście, jak teraz rozmawiam z moimi dziećmi, które są już dorosłe, oni mówią, wiesz, my mamy przede wszystkim wspomnienie takie, że my pomagamy, że my się modlimy i nasza modlitwa pomaga całej rodzinie. I myślę, że mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość, mianowicie taką, że te rozważania są teraz dostępne w aplikacji na smartfona pod nazwą Mali Pomocnicy Boga. Można ją pobrać w Google Play na Androida albo w App Store na system iOS-owy do iPhone'a i codziennie będzie nam się wyświetlało przypomnienie o modlitwie. Będziemy te rozważania mieli też ładnie zilustrowane i co więcej, dziecko będzie mogło każdego dnia sobie kliknąć, że się pomodliło i Bobasek nabierze intensywnych kolorów. To dla tych, którzy lubią nowoczesne metody modlitwy i też korzystania z narzędzi, które daje nasza współczesność, ale też są tradycyjne sposoby do tego, żeby włączać się w dzieło również małych pomocników Boga, czyli duchowej adopcji dziecka poczętego, podejmowanych w rodzinie, z dziećmi, babć, rodziców i wnuków. Na przykład wybierając się na pielgrzymkę pieszą z Warszawy na Jasną Górę w grupie małych pomocników Boga, bo taka grupa w grupie Dziesiątce Niebieskiej od kilku lat pielgrzymuje, modląc się i mówiąc innym, że małym pomocnikiem Boga może zostać każdy. I myślę, że na koniec jeszcze warto powiedzieć to, że na pewno są takie rodziny, które mają problem ze wspólną modlitwą i to jest właśnie doskonała okazja, żeby podjąć wspólną, codzienną modlitwę, ale na pewno są też tacy rodzice, którzy podejmują sami duchową adopcję i czasem nie mają czasu na tę modlitwę i borykają się z tym, że przy małych dzieciach jest im ciężko się modlić. Włączcie swoje dzieci w tę modlitwę i zobaczycie, że będzie wam łatwiej samym kontynuować modlitwę, ale też wasze dzieci naprawdę wiele, wiele na tym zyskają.